Witajcie moje perfumowe holiczki. Dzisiaj chciałabym kontynuować temat, który zaczęłam w poprzednim filmie. Mianowicie zapachy na jesień i zimę. Poprzedni film to były zapachy na jesień i zimę do 100 zł. A teraz reszta mojej kolekcji. Od razu zacznę. Od pierwszego zapachu. Mój ulubieniec, którego pewnie znacie z poprzedniego mojego filmu, jeśli go oglądałyście. Jeśli nie, to polecam. Dwie jeżynki, każda inna. Signorina Misteriosa od Salvatore Ferragamo. Bardzo lubię ten zapach. Jest to połączenie takiej soczystej, świeżej jeżyny i neroli, ale jest tu również tuberoza, koktajl Black Vanilla Husk i patchouli. To są oczywiście tylko niektóre nuty, ale te czuć najbardziej. Bardzo lubię ten zapach nanosić na szlafrok. Mam taki gruby, puchaty szlafrok i gdy po kąpieli naniosę te perfumy na niego, to on mi pachnie kilka dni. Bardzo lubię tych perfum używać wieczorem, gdy wychodzę, no i pewnie będę ich używała zimą. I oczywiście pozdrawiam Monikę z kanału Aroma, która ich nie lubi. Ja je uwielbiam. Drugi zapach to są takie perfumy, które ja kocham i czasem nienawidzę. Euforia Calvina Kleina. Kiedy je kocham? Kocham je wtedy, kiedy ich używam w taką brzydką jesienną pogodę. Bo uważam, że to są takie perfumy, które bardzo lubią wilgoć. I wtedy pachną granatem. Takim dojrzałym, soczystym, ale nie przesłodzonym. Czuć wtedy też nutki zielone. A w bazie czuć drzewo mahoniowe, które jest bardzo ciepłe. A kiedy nienawidzę tego zapachu? Nienawidzę go wtedy, kiedy kobiety używają go latem. Bo wtedy ten zapach jest ulepny, ciężki i strasznie słodki. Także bolą zęby. Więc proszę Was, nie używajcie euforii, gdy jest gorąco. Bo ona wtedy nie pachnie ładnie. Używajcie jej wtedy, kiedy jest chłodno. Następny zapach to Nero Assoluto od Roberto Cavalli. Kupiłam go z trzech powodów. Pierwszy powód. Bardzo chwaliła go Agnieszka z kanału Perfumy Erato. Drugi powód. Bardzo chwaliła go Justyna z kanału Miss Potocki. I trzeci powód. Monika z kanału Aroma powiedziała, że on nie będzie już produkowany. Więc musiałam go kupić. Jakie jest Nero Assoluto? Jest cudowne i głębokie. I bardzo zmysłowe. Ja, gdy go kupiłam, naniosłam go sobie na rękę. A byłam w pracy, więc w pomieszczeniu zamkniętym. I on pachniał jak takie świeżo cięte drzewo. Naprawdę czułam zapach stolarni. A ponieważ stryj mojego taty był stolarzem, więc ja doskonale pamiętam, jak pachną wióry. I on właśnie tak pachniał. Ale tego samego dnia, a był straszny wiatr, musiałam pobiec na pocztę. A te perfumy miałam naniesione na rękaw płaszcza. I gdy wyszłam na dwór, to poczułam tak cudowny zapach, cytrusowy, z dodatkiem orchidei i wanilii. I on miał tak ogromną projekcję, że ja go czułam przez całą drogę od siebie. Także jeżeli lubicie takie dosyć ciężkie, zmysłowe zapachy, które będą doskonałe na chłodne dni, to koniecznie spróbujcie Nero Assoluto. Kolejne z moich ulubieńców
Myślę, że mało znany zapach. To Mademoiselle Couture Eau Torche. To jest zapach figlarz. Dlaczego? Bo on ma w sobie trzy zapachy. Ja gdy pierwszy raz naniosłam go na rękę, to najpierw poczułam akcenty Good Girl Karoliny Herrery. Później odezwały się nuty, które znam z Sound of Dawna od Trussardi. A baza? Baza jest podobna do Poison Girl od Diora. Oczywiście to nie są te same zapachy. Ale można wyczuć tutaj duże podobieństwa. To jest zapach słodki od gruszki, od fasolki tonki, bo je czuć najbardziej, ale też zmysłowy, bo ma i heliotrop, i drzewo sandałowe, i piżmo. I to są naprawdę bardzo trwałe perfumy. Ja 3 dni temu naniosłam je na rękaw płaszcza. I ten rękaw pachnie mi do tej pory. A zapach jest naprawdę prześliczny. I flakon jest przeuroczy. Kolejny mój ulubieniec to Rose Extase od Niny Ricci. No kto nie chciałby mieć torebeczki od Niny Ricci? Ja oczywiście najpierw napaliłam się na czarną. Czyli Rose Extase Absolue. Ale miałam próbkę. I powiem Wam, że tamten zapach jest dla mnie trochę za słodki. Natomiast tutaj ta słodycz jest wyważona. Najpierw czuję taką konfiturową różę. Dosyć słodką. Delikatnie ciężką. Ale w miarę jak ten zapach się rozwija, to ta róża staje się coraz bardziej łagodna i coraz bardziej przypomina zapach świeżej róży. I to jest zapach, którego ja używam przez cały rok. Ale zauważyłam, że latem ta konfiturowa róża, bardzo słodka, utrzymuje się znacznie dłużej. Natomiast gdy używam go teraz, czyli jesienią, słodkie nuty szybciej mijają i do głosu dochodzi właśnie ta róża, taka dosyć naturalna. Piękny zapach. Spróbujcie koniecznie. Kolejni moi ulubieńcy to Dr. Jekyll i Mr. Hyde, bo tak zatytułowałam film o nich. Czyli Elisabe Le Parfum i Elisabe Le Parfum Feuillet. W wersji podstawowej używam od wiosny do późnej jesieni. Piękny kwiat pomarańczy i biały miód. Są to też takie perfumy, których ja używam, gdy mam jakieś takie biznesowo-pracowe spotkanie, ponieważ one dodają mi pewności siebie. Nie wiem, czemu tak jest, ale gdy mam je na sobie, to czuję się tak, jakbym wiedziała dużo więcej niż wiem i miała dużo pewności siebie. Natomiast Złote Liście to jest mój ulubiony zapach na taką mroźną zimę, bo wtedy do kwiatu pomarańczy i miodu dołączają jeszcze takie ciepłe, bursztynowe nuty. I ten zapach jest cudny. Bardzo go lubię. Kolejny zapach, o którym też już mówiłam, to Sofia od Sofii Vergary. Moja Zosieńka. Też dla mnie zapach całoroczny. Ma wszystko to, co powinien mieć zapach. Czyli latem jest bardzo podobny do Coco Mademoiselle i fajnie chłodzi. Natomiast zimą do głosu dochodzą nuty słodko-owocowe, więc przyjemnie otula i rozgrzewa. I też jest bardzo długotrwały. Zapach, o którym też już Wam mówiłam, to jest Lady Emblem od Montblanc. I cały czas nie mogę się nadziwić, jak ten flakon jest wyważony i jak ładnie leży w ręce. Ale o samym zapachu. To jest zapach, który ja cały czas poznaję. Używałam go latem i pachniał pieprzną różą, która przechodziła w nuty marmolady i maliny. A teraz zauważyłam, że ta pieprzna róża trwa krócej,
Natomiast baza to jest taka świeża malina. Nie czuję już tej słodkości, którą czuję latem, czyli tej marmoladowej, tylko właśnie czuję taką dojrzałą malinę, która jest świeża i z taką odrobiną kwasowości. Nadal testuję te perfumy, bo zauważyłam, że one pachną i latem, i jesienią bardzo ładnie. Ale myślę, że zimą nie będę ich używała, bo są za mało otulające. Następny zapach, o którym też Wam mówiłam już w propozycjach na wiosnę i lato, to Abercrombie & Fitch First Instinct Together. Ten zapach miałam naniesiony na sobie dzisiaj i też świetnie się zachowuje w taką właśnie czystą pogodę jesienną. Latem to był taki słodki ananas w cukrowej zalewie. Natomiast teraz on zupełnie inaczej się zachowuje. Teraz ten ananas jest taki dość świeży. Mocniej czuję też porzeczkę czerwoną i nuty kwiatowe, czyli piwonie i konwalie, których latem nie czułam, bo gasiła je słodycz. Na jesień to są perfumy dla tych z Was, które nie lubią ciężkich zapachów, ale wolą właśnie takie lekko rześkie owocowe. Bo ten zapach tak się teraz zachowuje. I moja ostatnia propozycja, zapach, który na pewno wszystkie znacie, Mon Guerlain, oczywiście od Guerlaina. Cudna lawenda z wanilią. Piękny, otulający zapach, którego ja używam tylko zimą. Bo gdy jest troszkę cieplej, no ta lawenda mnie odrobinę przydusza. Nie wiem, czy macie też, tak jak ja, że jak macie chandrę albo jakiś taki słabszy dzień, to perfumy są Waszym pocieszeniem. Ja tak mam, że właśnie gdy mam chandrę, to idę sobie do mojej szafki z perfumami i po kolei je wącham. I działa to na mnie bardzo relaksująco. Ja myślę, że to jest dla mnie taki rodzaj aromaterapii. I kiedyś tak właśnie miałam, że latem podeszłam sobie do mojej szafki i tak sobie wącham te perfumy po kolei, aż doszłam do Mon Guerlain, którego dawno nie używałam. I postanowiłam, że sobie je przypomnę i naniosę na siebie. Na dworze było dosyć ciepło. I powiem Wam, że myślałam, że mnie ten zapach zadusi. Ta lawenda była tak intensywna, że wręcz było mi trudno znieść ten zapach. Ale za to na drugi dzień, gdy przyszłam z pracy i przebrałam się w tak zwane domowe ciuszki, mówię, a co ja tak ładnie pachnę? A co to za zapach? Ach, przecież to Mon Guerlain. Także gdy ta lawenda się wyciszy, to i latem można ich używać. Ale myślę, że w takich dosyć aptekarskich ilościach. A ja wtedy naniosłam ich dosyć dużo. Uwielbiam te perfumy też za ich trwałość, ponieważ używam ich zimą, więc najczęściej nanoszę je na grube swetry i powiem Wam, że one pachną mi aż do prania. Nawet jak leżą sobie i czekają na upranie, to cały czas pachną Mon Guerlain. I to były wszystkie moje propozycje na jesień i zimę. Napiszcie mi, jakie Wy lubicie zapachy. Czy bardziej świeże? Czy tak jak ja, bardziej utulające i trochę cięższe? Bardzo jestem ciekawa. Do zobaczenia!